Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął pan Robert Hernand, zastępca prokuratora krajowego. Szczęść Boże, dobry wieczór, panie prokuratorze. Szczęść Boże, dobry wieczór. Wybiera się pan na urlop, bo tego chce minister sprawiedliwości. Dziś wydał polecenie, żeby zastępcy prokuratora, trzech zastępców, wybrało swój zaległy urlop. No cóż, cieszyłbym się z jednego powodu, ponieważ no, rzeczywiście urlop zaległy u mnie występuje. No. To w dużej, że tak powiem, liczbie dni. Natomiast nie wybieram się niewątpliwie na urlop. A to z tego powodu, że w moim przekonaniu, to zresztą zostało już przekazane mediom w tym zakresie, no, pan prokurator generalny no, nie ma uprawnienia bezpośredniego do udzielania urlopu. Od tego takie prawo ma pan prokurator krajowy, kierownik jednostki zakładu pracy. Ja zresztą wyraziłem w tym zakresie swój pogląd, kwitując odbiór panu prokuratorowi generalnemu pisma, gdzie zaznaczono polecenie wykorzystania urlopu zaległego i poinformowałem pana prokuratora generalnego, kwitując odbiór, że takie uprawnienie posiada prokurator nie tylko krajowy w tym zakresie. No myślę, że informacja była na tyle oczywista. Natomiast w tym zakresie myślę, że jutro będzie przedstawiona pełniejsza opinia przez prokuraturę krajową. Panie prokuratorze, jak to rozpatrywać? To jest próba odsunięcia państwa od pracy w prokuraturze ze względu na też państwa stanowisko i sprzeciw wobec nielegalnych prób dokonania zmian na stanowisko prokuratora krajowego. To jest jakby kolejna próba ministra sprawiedliwości wpłynięcia na państwa decyzję? No proszę, panie doktorze, no mi się wydaje, że tak. No to jest jakby oczywiste dla mnie. Ja wiem, że pan prokurator generalny w tym zakresie dokonał oceny ilości urlopu zaległego, no ale nie tędy droga oczywiście. No, od kilku dni trwa pewna wymiana w tym zakresie zdań, kto jest prokuratorem krajowym. Stanowisko jest jednoznaczne, prokuratorem krajowym jest pan prokurator Dariusz Barski, o czym chociażby świadczy uchwała zebrania prokuratorów prokuratury krajowej, zabezpieczenie, które dokonał Trybunał Konstytucyjny, pan prezydent złożył wniosek o spór kompetencyjny. To są bardzo istotne czynności wskazujące na to, kto tak naprawdę jest prokuratorem krajowym. I to jest dla mnie oczywiste, zaznaczam. Po drugie, sam tryb przeniesienia pana prokuratora Barskiego, czy właśnie próba przeniesienia pana prokuratora Barskiego w stan spoczynku, no budzi poważne wątpliwości. Co wyraziłem w swoim stanowisku dosyć jednoznacznie, informując o tym pana prokuratora generalnego, bo mam taki obowiązek jako funkcjonariusz publiczny, zaznaczam. Ten tryb został skrytykowany przez wielu prawników o znamienitych nazwiskach, często wyrażających swoje opinie na tematy bardzo poważne. W związku z tym tak odczytuję tą decyzję pana prokuratora generalnego. Prokurator generalny, minister sprawiedliwości Adam Bodnar chciał, żeby obowiązki prokuratora krajowego przejął prokurator Jacek Bilewicz. Przypomnijmy ciąg tych wydarzeń, bo minister sprawiedliwości reprezentujący nowy rząd przekonuje, że właśnie prokurator krajowy Dariusz Barski nie mógł pełnić tej funkcji, nie mógł wrócić ze stanu spoczynku do stanu czynnej służby. Mógł, absolutnie mógł, panie redaktorze, dlatego że artykuł 47 przepisów wprowadzających ustawy prawo o prokuraturze jest przepisem nadal obowiązującym. Nie ma w żaden sposób charakteru periodycznego. Pan prokurator krajowy Dariusz Barski zgodnie z przepisami powrócił ze stanu spoczynku do stanu czynnego, po czym objął funkcję prokuratora krajowego. Dalszy ciąg wydarzeń, no, media szeroko opisywały. Pan prokurator generalny uznał, że pozostawia pana prokuratora Dariusza Barskiego, z tego co pamiętam, w stanie spoczynku. Po czym uznał, że nowym prokuratorem krajowym, właśnie pełniącym obowiązki prokuratora krajowego, jest pan prokurator Jacek Bilewicz. No, jest to próba, zaznaczam po raz kolejny, ominięcia ustawy prawo o prokuraturze, który w sposób jednoznaczny określa,
w jaki sposób następuje zmiana na stanowisku prokuratora krajowego, w jaki sposób powołuje się prokuratora krajowego, tak? No, prokuratora krajowego, pierwszego zastępcę prokuratora generalnego, organu tak naprawdę, powołuje się poprzez stosowną decyzję prezesa Rady Ministrów po uzyskaniu opinii pana prezydenta. Odwołuje się na wniosek prezesa Rady Ministrów po uzyskaniu pisemnej zgody prezydenta. No, tryb jest bardzo prosty i określony. No, nie można w ten sposób omijać prawo i tworzyć, nie wiem, jakiś, to nawet określić normą, szczerze powiedziawszy, czyli poprzez wykładnię, pismo, opinię, dokonywać zmiany ustawy, tak, w tym zakresie. A co do pana prokuratora Jacka Bilewicza, no to niewątpliwie, no, aby zostać prokuratorem krajowym, trzeba ten proces po prostu przejść zgodnie z treścią ustawy. No, nie ma takiego pojęcia jak pełniący obowiązki prokuratora krajowego w świetle obecnie obowiązującej ustawy. I stąd też wynika nam to zaangażowanie pana prezydenta, który i reaguje w wypowiedziach medialnych i wysyła pisma do ministra sprawiedliwości i też to zawiadomienie do Trybunału Konstytucyjnego, który też szybko zareagował. Tak, tak, niewątpliwie tak. Spór. Spór. Tak, tak. Panie prokuratorze, a jak działa teraz prokuratura? Bo to są kolejne dni, gdy ten spór właśnie na linii nowy rząd, nowy minister sprawiedliwości, państwo, którzy też staracie się stać na straży polskiego prawa, polskiej konstytucji. Jak funkcjonuje prokuratura krajowa? Moim przekonaniem całkowicie normalnie. Ja wykonuję swoje obowiązki, które staram się wypełniać rzetelnie. Także mam nadzieję, że współpracuję z panem prokuratorem generalnym, który ma w tym zakresie swoje uprawnienia, wprost przewidziane w ustawach. Tak? Staram się go informować o pewnych kwestiach, także istotnych. Wykonuję też, zgodnie z zaleceniem pana prokuratora generalnego, przesyłam stosowne decyzje procesowe do podpisu, które sobie zastrzegł. Tak? Więc ponadto wykonuję inne czynności związane w oparciu o ustawy prawo o prokuraturze i innych ustaw, które na których przecież się opieramy w naszej codziennej pracy. Pan prokurator krajowy Dariusz Barski wykonuje swoje obowiązki w prokuraturze krajowej, także pozostali zastępcy wykonują swoje obowiązki. Normalnie funkcjonujemy i staramy się, aby ten konflikt, który być może niezrozumiały dla wszystkich, nie był konfliktem tego pełnym słowa znaczeniu, ale staramy się pracować, także współpracować z panem prokuratorem generalnym. To wszystko. Jak wygląda też zaangażowanie pana Adama Bodnara właśnie w pracę prokuratury? Bo słyszymy z takich doniesień medialnych, że wydaje dyspozycje, które w poprzednich latach no, nie były spotykane w prokuraturze. Między innymi chociażby dotyczące wpisów na stronie internetowej. No tak, to uchwała w tym zakresie zebrania prokuratorów prokuratury krajowej jest oczywista. Tak? Jest to strona prokuratury krajowej. Oczywiście pan prokurator generalny ma prawo do zamieszczenia na tej stronie swoich, że tak powiem, wpisów dotyczących jego działalności, ale ta strona jest stroną prokuratury krajowej, którą kieruje pan prokurator krajowy Dariusz Barski. Panie prokuratorze, ten spór dla niektórych może być abstrakcyjny. Tak naprawdę zastanawiamy się, jak on może wpłynąć na życie zwykłych obywateli. Co by się stało, gdyby ten porządek prawny w prokuraturze został wywrócony? Gdyby te podstawy prawne, które decydują o państwa funkcjonowaniu, o państwa decyzjach, był dalej podważany? Jak to ostatecznie mogłoby się skończyć? Co to by oznaczało też z perspektywy Polaków, którzy, nie wiem, zmagają się z konsekwencjami jakichś przestępstw, w jakiś sposób zostali skrzywdzeni? Po pierwsze, w moim głębokim przekonaniu to jest pewna destabilizacja pracy prokuratury. No, dokładnie wiemy, że no, prokuratorzy wszystkich szczebli patrzą na to i oceniają, tak, i też zastanawiają się, jak to wpływa na ich pracę. To wpływa na ich codzienną pracę. Natomiast pytanie podstawowe jest takie, jak zostaną ocenione decyzje pana prokuratora krajowego, który je podejmował w momencie, w którym, jak to uznał pan prokurator generalny, był w stanie spoczynku. Ja chciałbym przypomnieć, że według pana prokuratora generalnego to pan prokurator krajowy był w stanie spoczynku przez cały okres pełnienia funkcji. A w związku z tym powstaje takie pytanie, czy przedłużenie okresu tymczasowego rusztowania na czas trwania postępowania przygotowawczego, w
którym pan prokurator krajowy przedłużał okres tego śledztwa. A pamiętajmy o tym, że można stosować tymczasowe aresztowanie tylko w okresie śledztwa. Jak to sąd oceni, tak? Czy one były legalne? Ten środek zapobiegawczy był legalny, czy był nielegalny? Jak rozumieć kwestię decyzji podejmowanych przez prokuratorów delegowanych do jednostek nadrzędnych, którzy są prokuratorami nadrzędnymi nad jednostkami niższego stopnia? Przecież tam było mnóstwo czynności procesowych podejmowanych w tym zakresie, tak? Jak ocenić działania pana prokuratora krajowego i zastępcy, którzy działali z jego upoważnienia, a także pana, oczywiście pana prokuratora krajowego w zakresie stosowania kontroli operacyjnej, tak? Czy te dowody zebrane w wyniku tej kontroli są legalne, czy też nielegalne? Jak ocenić kwestie innych czynności operacyjnych, w którym to prokurator krajowy podejmował decyzję? Jak ocenić kwestie osobowe, czyli chociażby na przykład powołanie, mianowanie asesorów, tak? Kwestie ekonomiczne. No, jest wiele problemów, które się tu pojawią. Myślę, że one się rzeczywiście gdzieś tam uwidocznią za jakiś czas, więc podejmując taką decyzję, trzeba mieć świadomość konsekwencji. Czy to oznacza, że możliwy jest scenariusz, że przestępcy wyjdą na wolność, jeżeli będą mieli sprawnych prawników, którzy w sądach będą udowadniać, że ten prokurator nie mógł podejmować decyzji, a ten sędzia, który siedzi w sądzie, nie ma prawa, bo jest nazywany przez część polityków neosędzią? Jestem daleki od takiego stwierdzenia, jestem daleki od tego, żeby przestępcy, którzy popełnili przestępstwo, wychodzili. Natomiast ja mówię o pewnych konsekwencjach, problemach, które mogą zaistnieć. Panie prokuratorze, bo mamy też te dwie grupy informacji. Z jednej strony mamy to trochę wyglądające na siłową próbę przejęcia prokuratury krajowej przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara. Z drugiej strony mamy doniesienia o kolejnych nowych postępowaniach w związku z decyzjami nowego rządu, które część osób interpretuje jako niezgodne z prawem. Część śledztw już się rozpoczyna, prokuratorzy podejmują kolejne działania. No, obywatele mogą dojść do takiego wniosku, że rząd może się obawiać pewnych działań prokuratury i chce przejąć nad nią kontrolę. Panie redaktorze, ja nie nadzoruję postępowań przygotowawczych. Tą wiedzę, którą pan posiada, ja też posiadałem z mediów, więc tylko tyle mogę powiedzieć, tak? Ale do takiego wniosku też może dojść, ale nie chciałbym się w tym zakresie wypowiadać, ponieważ tych postępowań ja nie nadzoruję. Panie prokuratorze, też w ostatnich dniach widzieliśmy też takie decyzje nowego prokuratora generalnego o odwoływaniu prokuratorów z delegacji, też prokuratorów ekspertów, którzy prowadzą bardzo skomplikowane śledztwa. Jak pana zdaniem może to wpłynąć właśnie na te postępowania? Panie redaktorze, to pan prokurator generalny nie ma uprawnienia do odwoływania z delegacji. Kwestie osobowe należą do kompetencji pana prokuratora krajowego. Ale niewątpliwie, gdyby to nastąpiło, to w sposób oczywisty, zaznaczam, spowodowałoby to istotne utrudnienie, a wręcz zatrzymanie pracy prokuratury krajowej. No, pamiętajmy o tym, że prokuratura krajowa to jest szereg departamentów, biur, chociażby Departament Postępowania Sądowego, Biur Spraw Konstytucyjnych, Departament Postępowania Gospodarczego, Departament Postępowania Przygotowawczego, departament, który zajmuje się walką z cyberprzestępczością. No jeżeli pozbędziemy się prokuratorów, specjalistów w tym zakresie, z tych departamentów, to utrudnimy pracę prokuratury krajowej także w zakresie uprawnień prokuratora generalnego, bo prokurator generalny ma uprawnienia do kierowania przecież kasacji, skarg nadzwyczajnych, stanowić do Trybunału Konstytucyjnego. No któż to będzie pisał? Przecież ilość tych postępowań, ilość jest tak ogromna, ja mogę przytoczyć liczby bardzo proste. No jeżeli w tamtym roku skierowaliśmy 405 kasacji, jeżeli skierowaliśmy 215 skarg nadzwyczajnych, ponad 140 stanowisk do Trybunału Konstytucyjnego, nie licząc innych, że tak powiem, działań w zakresie. I tu chyba, panie prokuratorze, powiedzieć, że to są sprawy, chyba z perspektywy też zwykłego obywatela, czasami beznadziejne, które wydawałoby tak, się, że nie są do rozwiązania. No tak, na przykład skarga nadzwyczajna jest taką instytucją bardzo nową, tak, bo ona funkcjonuje od kilku lat, ale proszę sobie wyobrazić, skarga nadzwyczajna to jest taki przykład, który mogę podać. No, jeżeli mamy do czynienia z pożyczką w kwocie 500 zł, tak,
a powiedzmy odsetki, marże opłaty dla osoby, które były pożyczkobiorcą, wynoszą ponad około 40 tysięcy złotych czy prawie 100 tysięcy złotych, no to powstaje pytanie, czy w tym momencie prokurator generalny nie powinien reagować. Nie, powinien reagować, więc są potrzebni ludzie, prokuratorzy, którzy by te pisma procesowe sporządzali. Tak? A co do innych prokuratur regionalnych, no to też są specjaliści w tym zakresie, którzy pracują w prokuraturach regionalnych i teraz pozbycie się tych osób, no i istotny sposób utrudni pracę prokuratury. Ja chyba widzę takie dwa największe zagrożenia, bo państwo też zajmujecie się i tym cyberbezpieczeństwem, które no, w kontekście wojny na Ukrainie, wojny też hybrydowej ze strony Rosji wydaje się być priorytetem, ale też państwo zajmujecie się sprawami szpiegowskimi, które gdzieś tam w rzeczywistości mogą się pojawiać i nam teraz szczególnie w tej perspektywie no tak, wojny zagraża. Tak, no w dobie obecnej sytuacji międzynarodowej, tak, zagrożenie na polskiej granicy, sytuacji za naszą wschodnią granicą, no to praca skuteczna prokuratury w ramach współpracy z innymi organami no jest priorytetem, absolutnie priorytetem. Te siłowe, tak to nazwę, zmiany w prokuraturze krajowej też komentują politycy nowego rządu, szef MSWiA Marcin Kierwiński. Powód państwa oporu, tak nazywa wasze stanowisko, twierdzi, że on jest efektem. Tu cytat, bo prokuratorzy mają bardzo dużo na sumieniu za ostatnie 8 lat, bo wiele osób w prokuraturze krzywdziło zwykłych, niewinnych obywateli i dziś boją się, że cała prawda wyjdzie na jaw. To koniec cytatu ministra Kierwińskiego. Jak pan się odniesie do takich sugestii, politycznych sugestii? To są polityczne sugestie. Dokładnie sobie zdajemy sprawę, panie redaktorze, z tego. Wydaje mi się, że jest całkowicie odwrotnie. Że praca prokuratury przez ostatnie kilka lat to jest praca właśnie dbania o interes obywateli. Tak? Ja już tu mówiłem o skargach nadzwyczajnych. Chcę także powiedzieć o pewnej działalności prokuratury, która być może, no, ona się często pojawiała w mediach, ale chciałbym to podkreślić, to jest działanie proobywatelskie. Ja podaję tutaj przykłady bardzo proste, chociażby walka z parapodatkami. Taki parapodatek w postaci na przykład opłaty parkingowej zawyżonej, tak? Stref płatnego parkowania w dni wolne od pracy. Tak? Następnie opłaty z tytułu przyłącza wodno-kanalizacyjnego, w którym to prokuratorzy bardzo aktywnie uczestniczyli, stwierdzając, że no, nie ma podstawy prawnej, tylko bo ta kwestia była regulowana uchwałami samorządowymi. Kwestia chociażby opłaty za śmieci, no to jest walka z parapodatkami. Jeżeli ktoś mówi, że to są działania przeciwko obywatelom, no to ja się bardzo dziwię temu stwierdzeniu. Panie prokuratorze, zaczęliśmy od tej zapowiedzi przymusowego wysłania pana na urlop, ale z drugiej strony też kończąc naszą rozmowę, prokurator generalny Adam Bodnar zażądał wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec pana. Sprawa dotyczy rzekomego naruszenia godności urzędu prokuratora. No, sprawa się wiąże z tym, że pan nagrywał, no ja to nazywam siłowe wejście ministra sprawiedliwości do prokuratury krajowej. No cóż, każdy funkcjonariusz publiczny powinien pamiętać o tym, że działa w interesie społecznym. A ten interes społeczny wymaga od każdego funkcjonariusza publicznego udokumentowania tego, że działania innego funkcjonariusza publicznego być może stanowią, są bezprawne, a tak jak powiedziałem, być może stanowią znamiona popełnienia przestępstwa, więc to tylko tyle mogę powiedzieć, absolutnie. Jest kontratyp także w ustawie o prokuraturze, który wprost o tym mówi, że działania i zaniechania prokuratora nie są przewinieniem dyscyplinarnym wtedy, kiedy on działa w interesie społecznym. Panie prokuratorze, państwo na co dzień oskarżacie winnych, formułujecie zarzuty. I krótko zapytam pana na koniec, co grozi tym, którzy te bezprawne działania wobec prokuratury krajowej teraz podejmują? Panie redaktorze, ja nie będę tutaj panu mówił, co grozi, dlatego że od tego są prokuratorzy, którzy to ustalą, tak? Którzy mają niezależność w swoim postępowaniu i dokonają stosownej oceny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Robert Hernand, zastępca prokuratora krajowego, był gościem Polskiego Punktu. Dziękuję państwu. A nasz program jutro, stałej Boże, 21:40. Do zobaczenia z panem Bokiem.